Cześć kochani, cześć Filipie. Cześć kochani, cześć Radek. <laughs> Bardzo się cieszę, dzisiaj nagrywamy wspólną rozmowę. Ze mną jest Filip Kowarski, ekspert od nieruchomości, ale nie tylko o tym dzisiaj będziemy mówić. Wiesz co Filipie, na początku oczywiście dziękuję Ci za to, że wspólnie porozmawiamy i mam do Ciebie pytanie, dosyć nietypowe. Co byś powiedział sobie, jako załóżmy 10-letniemu Filipowi, na początku, właśnie takie w ogóle myślenia, zdobywanie jakiejkolwiek świadomości, czy po prostu o przyszłości. Takie trzy, trzy najważniejsze rady. Na resztę życia, które byś do niego po prostu przyszedł i mu je zostawił, aby mógł je wykorzystać, i po prostu, załóżmy, być szybciej w miejscu, w którym jesteś teraz, bądź łatwiej, bardziej spokojnie, co by to było. No właśnie, żeby się scenariusz z terminatora tutaj nie zrodził, że się cofamy w czasie, coś się później, cały timeline rozjeżdża. Często słyszę odpowiedzią na takie pytanie, jest, nie zmieniłbym nic, bo prawdopodobnie wszystkie błędy, które popełniłem, doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Ale z drugiej strony, jeżeli takie pytanie padło, no to myśląc głośno, raczej przypomniałbym sobie mhm. temu, co jestem teraz, temu Filipowi. Żeby pamiętać o pewnych rzeczach, bo jeżeli my pewne rzeczy nie notujemy albo nie robimy cały czas, to po okay. prostu bardzo szybko o tym zapominamy. Czyli notowanie? Notowanie i powracanie do tego, mm -hmm. skąd wiem. My na przykład mm -hmm. jak uczymy ludzi inwestować w nieruchomości, to dajemy im gotowe checklisty, czyli co mają sprawdzać przy zakupie mieszkania, przy sprzedaży, przy mm -hmm. remoncie, przy wyborze ekipy, przy negocjacjach. Ja często tam wracam i mówię, wow, genialne rzeczy, o których ja zapomniałem. Mm -hmm. Więc ja sobie uświadomiłem, że notowanie pewnych przemyśleń, czy to sentencji, tego, co wymyśliliśmy w danym momencie. Jest niesamowicie istotne, żebyśmy mogli do tego wrócić. Genialna książka, i tutaj nie pamiętam tytułu, więc ewentualnie sprawdzę później i napiszemy w notatkach o tym, jak opowiadać lepsze historie. I gościu mhm. mówi, że nasze życie tak szybko mija, bo my po prostu żyjemy i ono przelatuje. Mhm. I on postanowił, że każdego wieczora będzie spisywał jedną historię, która się wydarzyła. I ona musi być na tyle charakterystyczna, żeby dało się ją w trzech słowach skonkretyzować. Okay. Czyli na przykład, jestem dzisiaj tutaj u Ciebie, napisałbym łódź, Radek, i na przykład mówiłeś o tym, że wymieniasz sobie środek w GTR-ze i żeby o tym pamiętać, mm -hmm. wpisałbym sobie środek w GTR-ze. I teraz <laughs> jestem w stanie się teleportować w czasie i tworząc sobie takiego Excela, mamy takie wrażenie, że gadamy z ludźmi i nie mamy o czym gadać, a wsiadamy, wracamy do tych notatek i mówimy, ja pierdziele, ile tu jest wiedzy, ile jest historii, ile my ży w życiu przeżyliśmy, tylko o tym nie pamiętamy. Cykamy teraz milion zdjęć na iPhone'ie czy Androidzie, a już tego nie przeglądamy, bo nie ma kiedy. Kiedyś każde zdjęcie było ważne mm. i wartościowe, mieliśmy je w albumie. Teraz mamy miliony zdjęć, które są nieważne. Więc to byłaby pierwsza rzecz, notowanie. Druga rzecz, ten koncept, w ogóle podejście do nie da się. Większość z nas, szczególnie w Polsce, zauważyłem, mówimy sobie, że czegoś się nie da zrobić. Jak to zmieniamy? To jest jedna z rzeczy, która w ogóle zmieniła moje życie. Gdzieś to przeczytałem i było, że się nie da. A odpowiedzią na to jest nie da, nie, nie mówi sobie nie da się, mhm. tylko jak mogę to zrobić. Mhm. Zobaczcie, jakie to jest proste, że jeżeli ja będę przyłapie się samego siebie na tym, że mówię nie da się, to zamieniamy to od razu w głowie: no dobra, 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 stop. Jak mogę to zrobić? Wiele osób, która przychodzi do mnie się uczyć o nieruchomościach, na przykład mówi: Nie da się inwestować, bo ja nie mam czasu. Mhm. A ja mówię: Są sposoby, że poświęcając max pół godziny dziennie, mieć podobne efekty, co ludzie, którzy już działają ileś lat na rynku. Tylko musisz wiedzieć, gdzie przyłożyć ucho, co dokładnie zrobić. I myśląc kreatywnie, czyli jak mogę, my pobudzamy nasz mózg do tego, żeby być kreatywnym i wymyślać rozwiązania. Mózg nie jest od pamiętania, od tego mamy notatki, mózg jest od myślenia. I pamiętam, że ktoś... Zdarzyło mi się coś takiego w hotelu, że ktoś mi powiedział, no co, ale nie ma takiej możliwości. I teraz jak ja tu wykorzystałem tą wiedzę? Zapytałem się, po no co prawdopodobnie osoba na takim stanowisku jak Pan, widzę, że to Pan zawsze ogarnia, coś jednak może zrobić. Okay. Jak moglibyśmy to jednak zrobić? I teraz zobacz, że ja jego nie zamieniłem na jak, mhm. ale zamiast pytać siebie zapytałem jego, mhm. więc to działa też na innych ludzi. Za każdym razem jak słyszę nie, to mówię, jak moglibyśmy to zrobić? No i trzecia rzecz, jakbym się tak zastanowił, a taki nie da się... Wiem, to jest, to jest też mocno takie bardzo związane z podejściem, nastawieniem. Kiedyś mi się wydawało, że muszę mieć więcej wiedzy, mhm. muszę być inteligentniejszy, mądrzejszy, a zrozumiałem, że w życiu mają najlepiej te osoby, które biorą troszeczkę wiedzy, ale są pewne siebie, żeby iść do przodu. Mhm. Czyli jak my zbytnio analizujemy pewne rzeczy, to nic z tego nie wychodzi, bo nie podejmujemy nigdy działania, bo cały czas mamy poczucie, że nie jesteśmy dość dobrzy. Mhm. A widzę, że te osoby, które mają trochę wiedzy i zaczynają działać i testować, to to jest w ogóle taki wiesz, wykres wykładniczy, wykładniczy mhm. gdzie oni zaczęli po prostu trochę wcześniej i trochę wcześniej zrobili, nie wyszło, co mogę poprawić, zrobili, nie wyszło co mogę poprawić, a ty się uczysz, 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 masz dużo wiedzy i zaczynasz i ty jesteś tutaj, a oni są już tu. Mhm. Tylko przez to, że cały czas mieli zbierane doświadczenie. I żyjemy w takim świecie, gdzie nam się mówi, że no dobra, system bestseller albo idealny film hollywoodzki. I my mamy wrażenie albo takie przekonanie, ludzie tak się wypowiadają, że to było takie bezproblemowe to stworzyć to dzieło, ale to dzieło było okupione kosztami lat pracy. Prób i błędów. to najlepsza historia jest chyba KFC. Gościu z tą recepturą swoją chodził, nikt go nie chciał, nie? Więc zaczynaj szybko i takie poczucie, że jednak jesteśmy więcej warci. Dlaczego? Ponieważ podróżuję dużo po świecie i powiem mhm. ci, że na arenie międzynarodowej w ogóle Stany mają supermarketing, a w środku to jest takie trochę zgnilizna, nie? Mhm. I zrozumiałem, że my Polacy, jakbyśmy tam wyjechali. Jak ja opowiadałem, ile ja na przykład, flipów robię, czyli kupuję mieszkanie i sprzedaję z zyskiem, to ludzie, którzy szkolili, ja sobie pojechałem na szkolenie, to mówią, wow, ty powinieneś stać na scenie, a nie siedzieć jako widownia. Ja mówię, nie, ja się cały czas uczę. Więc ja totalnie nie mam kompleksów na arenie międzynarodowej. Nas komunizm po prostu nauczył, że Polak to jest taki malutki, mhm. a ja widzę, że po prostu my jesteśmy genialnymi przedsiębiorcami. Mhm. Jeżeli coś chcemy, to to osiągamy. Tylko właśnie brakuje nam tej pewności, a Amerykanie ją mają. Mhm. Tak, ta pewność siebie dużo zmienia. To jest 100% prawdy. zresztą nawet mówisz o polskich przedsiębiorcach, tak? Kwestia Roberta Gryna, tak? Teraz też rozwija swój projekt, czy sam, sama firma Impost, tak? Jakie tam są rozwiązania i z czym on sobie poradził, tak? Jeżeli chodzi o wyzwania, to jest niesamowite. Powiedziałeś o dwóch rzeczach, To od razu mi się... Głowa, głowa, od razu mi się zapaliła lampka w mojej głowie. Pierwsza rzecz, podróże, nawet się ostatnio w Meksyku widzieliśmy zresztą, jak najbardziej to rozwija i to, co powiedziałeś, poznawanie innych kultur i ludzi daje takie poczucie, że okej, okay, to faktycznie może nie jest ze mną coś nie tak, tylko z tym społeczeństwem, w którym ja się wychowałem. Nie? Oczywiście, no offense, tutaj nikogo nie chcę uradzić, ale taka jest prawda, mówmy, jaka jest prawda. I też jeszcze jedna rzecz, że nie da się. Jak o tym powiedziałeś, to od razu nasuwa mi się sytuacja i też historia z ostatniego, dobrą sprawy miesiąca, gdzie ja publikując... Przed tym, jak coś się na rynku wydarzy, mówię, co to może być, tak? Załóżmy. Wzrost, czyli jak będzie spadek, to mówię, że będzie spadek, chociaż wiele osób się pytało, jakie są z tego możliwe zarobki, i tak dalej. Pokazywałem te wyniki. No i ostatnio był tam dosyć mocny, mocny bumbo z 16 tysięcy, prawie dwa miesiące było zrobione 100 tysięcy zysku. No i idąc tym tropem dalej, zrobiłem kolejny challenge ze 100 tysięcy do 200, gdzie aktualnie bo jest to na żywo, jest plus 48%, czyli tam plus 48 tysięcy. Więc jeszcze brakuje 52, żeby zrobić ze 100, 200, ze 100 200. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, czyli to, że dopiero teraz, wiesz, w niecały miesiąc tam doszło kilka tysięcy osób do kanału. A tak się zastanawiam, chwileczkę, przecież wcześniej też mieliście do tego dostęp. A dlaczego teraz jest największe boom, bo co, bo zobaczyliście na przykład cyferki, a cała ta praca, czyli kierunek ruchu, gdzie ustalić ryzyko, do tego jest dostęp już chyba od trzeci rok, czwarty rok zaraz będzie leciał, o kiedy coś publikuje w sieci. A teraz gdy pokazuje większe kwoty, to dopiero jeszcze więcej osób do tego przychodzi. I widzę takie pewne przekonanie, że wiele osób już przychodzi na to taki, ten moment, gdy już jest gotowe, gdy już wiesz, gdy już coś błyszczy, jest stworzone, zamiast przyjść jak to trwa, jak mamy dostęp do tej wiedzy, która pokazuje jak tą drogę przejść. A to jest nam potrzebne, żeby mieć ten efekt końcowy. I w efekcie końcowym też nagrałeś świetne wideo yy, z pewną panią, która pokazywała swoje mieszkanie, gdzie jak na nie wchodziliście, to ja byłem w środku. W środku umarłem. Mówię, co to jest za klatka? Dlaczego ona tak wygląda? Oni będą mi pokazywać mieszkanie, które się właśnie sprzedało. Już tam była właśnie taka klatka, no w takim stylu, no nazwijmy to starszym i trochę zaniedbanym. Weszliście do mieszkania i mówię, wow. Potem z naszej rozmowy wyszło, że kurde, dało się to zrobić. I jeszcze do tego w takich no, niesprzyjających warunkach, które mi się wydawały, że są niesprzyjające, bo jestem w tym nowy, tak poniekąd, jeżeli chodzi o, o nieruchomości. I wiesz, i to znowu było takie dla mnie taki szok, że chwileczkę. On też pokazywał, że się da, bo mówiłeś o zasadach, o szukaniu też mieszkań, czy, czy no po prostu wykorzystywania swojego czasu, żeby nie zmarnować pieniędzy potem w zakupie na mieszkania i sprzedaży tego mieszkania dalej. I wiesz, i tutaj widziałem ten efekt i dopiero się do tego jakoś bardziej przekonałem. I sam się na tym zapałem, na czym zapało się wiele osób, które teraz przychodzą do mojego, do mojego kanału. Wiesz, i to jest naprawdę niesamowite, że te przekonania potrafią nam właśnie zabrać bardzo długi odcinek naszego życia, że nie, 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 bo widzimy tylko drogę, a nie efekt, a potem jak widzimy efekt, to jest takie chwila, przecież do tego miałem dostęp przez ostatnie dwa lata. No tak, tylko że my żyjemy z pewnymi przekonaniami, które się u nas wyrabiają mniej lub bardziej przypadkowo. Tak, ja ci opowiem historię, jak ja trafiłem na twój kanał, Słyszałem z jakimś Radku rygielskim, mm. gościu AGTRE. Więc mm -hmm. pewnie coś tam wie, no ale wchodzisz na taki kanał z jakimś przekonaniem. Mówię mm -hmm. tutaj też do Twoich widzów, tak ale jak ja do prawda... ciebie na nieruchomości. No dokładnie. Przychodzisz na ten kanał, część tutaj jest widzów, którzy oglądają Ciebie od dłuższego czasu, czyli korzystali z Twojej wiedzy wcześniej, a część tak. jest nowych osób. I oni przychodzą z pewną dozą takiej niepewności, nieśmiałości, bo tak, wiedzy jest dużo w internecie, mm -hmm. ale nie wiadomo kto mówi prawdę, kto kłamie. Tak. Komu mogę zaufać? Czyli niby era informacji, a tych informacji jest sporo. Może i dezinformacji. Bo. Tak. I jeszcze na to nakładamy swoje filtry, swoje przekonania, swoje wątpliwości. Tak. Na przykład usłyszałem kiedyś, że traderzy, że na Forexie ludzie oszukiwali i okradali ludzi, bo tak. wiesz, zerowali im rachunki. Mhm. Niby mówili, że to będzie trading, a tak naprawdę to było golenie owiec. Nie? Mhm. I ja z takim filtrem przychodzę, jest jakiś Radek Rygielski, który jest młodym chłopakiem, mhm. który mówi, niby co robi, oglądam pierwsze wideo, a tam mówisz, dobra. Jeżeli się wydarzy to, to pójdzie do góry, jeżeli wydarzy się to, to pójdzie na dół. Mhm. Teraz znowu ja patrzę na ten odcinek, jeden, jedyny, z jakimś swoim przekonaniem, że na pewno to jest oszustwo, no to mhm. ja to widzę oszustwo, tak? tak? Powiedział, że pójdzie do góry albo pójdzie w dół, no wielkimi trainer, mhm. nie? Tak. Nie rozumiejąc <laughs> zupełnie, co powiedziałeś w tym odcinku, nie analizując pozostałych odcinków, po prostu wyrabiam sobie zdanie po kilku minutach. Tak. Dobrze, jeżeli trafimy na fajną osobę i po kilku minutach mówimy, wow, gościa nie czułem, ale jednak to, co mhm. mówi, ma sens. No to wtedy jesteśmy w dobrym kierunku idziemy. Najgorzej, jak trafiamy na kogoś, usłyszymy kilka zdań, mieliśmy już swoje przekonanie, mówimy nie, goście zupełnie nie ma sensu. No, ja wiem, że często jest tak, że na przykład ktoś mnie kojarzy z nieruchomościami, mówi, no nie, no uradka, jest goście, co mówi o nieruchomościach, no to ja nie, nawet nie oglądam tego odcinka, mm. bo on pewnie będzie z... mm. naganiał mnie na nieruchomości. Mm -hmm. To zupełnie nie jest mój cel, każdy ma jakiś swój etap w życiu, gdzie stwierdza, ok, potrajdowałem, zarobiłem pieniądze, mm -hmm. trzeba je gdzieś teraz włożyć. Tak duża część właśnie od nas forumowiczów. nie, więc. To. Ty tak samo, nie? zarabiasz pieniądze z jednego, z jednego biznesu, tak to nazwijmy, trading to biznes czy tam praca mm -hmm. i wkładasz to w coś, co przechowa wartość, my się poznajemy, Ty słyszysz o nieruchomościach, ja słyszę od Ciebie o tradingu i co jest, słuchajcie, najlepsze. Ja Radka mówię, dobra, ale ja wiem, co tam mówisz na kanale, ale weź mi tu zdradź, jak jest naprawdę. Mm -hmm. A Ty mówisz, ale to już nagrałem na kanale. Ja wiem, nie no, musi być coś sekretnego. To znaczy, to koniec, nie? nie. I do mnie też ja mówię, jeżeli chcesz działać w nieruchomościach, to tutaj pieniądze i potencjalne błędy są dużo warte bądź kosztowne. Mhm. Wyobraźmy sobie, że kupujesz pierwsze mieszkanie dla siebie, nawet nie musisz chcieć inwestować dla siebie. Ja w swoim mieszkaniu, które kupiłem na rynku pierwotnym, prawdopodobnie popełniłem błędy warte około 100 tysięcy złotych. Mhm. Zresztą mam taki odcinek. Źle zaprojektowane, źle zaplanowane, źle pilnowana ekipa, zły projekt, przepłacanie na materiałach, dałem się gdzieś to naciągnąć. W ogóle taka największa pierdoła, brak wiedzy. Deweloper, jak budował te mieszkania, cały budynek, to ja mogłem się z deweloperem dogadać, że on mi postawi tak ścianki działowe, jak chce. Mhm. Ale ja o tym nie wiedziałem, że tak można. Mhm. Więc poczekałem, aż deweloper to wybudował, miałem ścianki, wtedy dopiero wszedł architekt, powiedział, tą ściankę usuniemy, tą usuniemy, to tu dodamy. Mhm. Wyobrażasz sobie, że zapłaciłem około, dobra. teraz nie pamiętam ile, bo to było dawno temu, ale myślę, że mogłem zapłacić do, do 8, do 10 tysięcy złotych za całą tą operację przesunięcia ścianek działowych, zaprojektowania, usunięcia, dostawienia, a mhm. mogłem to mieć gratis od dewelopera. Bo on i tak te ścianki musiał postawić, mógł je postawić inaczej. Więc 10 tysięcy straciłem na samej jednej informacji. Nie mówiąc o tym, jak to lepiej wykończyć, jak współpracować z ekipą, jak ją y, pilnować. Więc każda osoba, która myśli w ogóle o nieruchomościach, nawet swojej pierwszej, mhm. to wiedza, poświęcenie jednego dnia, dobra, pół godziny dziennie przez kilka tygodni poz pozwoli oszczędzać naprawdę sporo kasy. Mhm. Dokładnie tak samo jest w tradingu. Co się tak. słyszy? Większość osób na tradingu traci. Tak. Dlaczego? Bo nie mają wiedzy. I nawet teraz powiedzieć o tym, że nie miałeś tej wiedzy i przez to straciłeś 10 tysięcy. To też chcę przed tym ustrzec, przed tym brakiem wiedzy, wiele osób w tradingu, mówię tutaj o, mówię tutaj o rzeczach publicznych, co nawet na początku challenge'u tego drugiego, czyli od 100 tysięcy do 200, gdzie aktualnie jesteśmy na półmetku, mówiłem właśnie o tym, że hej, zobaczcie, dzisiaj jest 22 września, bo wtedy właśnie był start i pamiętajcie o, i konkretnie były wymienione rzeczy, pozycja, możliwy zysk, ale chwileczkę, z drugiej strony też jest ryzyko. Pokazałem też, jak ja policzyłem ryzyko, żeby ktoś nie ustawił tylko pozycji i ją zostawił, tylko żeby też sobie to ryzyko ograniczył. To już jest to właśnie ta informacja, nie? że mm -hmm. ją masz i to dużo zmienia, bo nie ma tego ryzyka na zasadzie takiej, że ono jest nieuchwytne. Tylko sobie je łapiesz i jest OK. Mam kapitał, mam wiedzę, dzięki temu wiem, że mogę ograniczyć ryzyko, ograniczam to ryzyko. I to jest taki jeden ważny element, myślę, że on zmienia naprawdę dużo. Jeżeli jesteśmy świadomi tego ryzyka... Które możemy ponieść, to jest nam dużo łatwiej cokolwiek robić. I wiesz, ja też mam taki cel wprowadzenia tego challenge'u, też widzę to po Twoich nagraniach, zaraz skonfrontujemy, czy w Twoim, czy w twoim stylu też tak to jest, jak u mnie, żeby też budować tą świadomość, żeby nie było tego, że się nie da, żeby było konkretnie podane na tacy nawet, co można zrobić. I jest tylko jedna rzecz, tylko trzeba to zrobić. Nie? I to jest tak, jak mówię z tym filmem, ale co jest jeszcze? No, no nic, wszystko jest na YouTubie, nie? Koniec. Jest jedna rzecz, która chodzi mi w ogóle po głowie. Uh -huh. Oglądam sobie TikToki. Uh -huh. Oczywiście zaplanowałem, że będę swój kanał robił, więc trzeba się zapoznać, co tam inni wrzucają. Jasne. Szybko wjeżdża uzależnienie od TikToka, przewijania. Uh -huh. I był taki jeden filmik. Jak wygląda życie tradera? Uh -huh. Gościu wstaje o jakiejś szóstej, uh -huh. idzie na siłownię, wraca, siada do komputera, 15 mi mija, a on już w łóżku znowu leży. Uh -huh. Nie? I patrz to, że w naszym społeczeństwie jest kolejne przekonanie, już pomijam to, że pierwszy milion trzeba ukraść, no. że bogaty to na pewno nakradł, tak, że pieniądze ale, są złe no, i tak dalej. Ale że trzeba ciężko pracować. I że nie da się dużo zarabiać pracując mało albo krótko. Mhm. Więc my na siłę będziemy odświeżać 50 razy Blockfolio czy tam Binance'a, tak. będziemy sprawdzać na siłę. Żeby być w tym schemacie. Nie? Tak, bo my czujemy, że powinniśmy cały czas dużo pracować. Jak pracujemy mało, to nie możemy dużo zarobić. I to jest coś co chyba jest najtrudniejszą rzeczą dla traderów, którzy myślą, że muszą wiesz skalpować wszystko i po prostu każdy mm -hmm. możliwy cencik wyłapać. Ty pokazujesz, że tak naprawdę to trwa ileś tygodni i dopiero wtedy są porządne zyski. Tak. I w sumie wchodzisz, ile to nagranie z challenge'u trwało 26 minut chyba. Oglądasz się, robisz to z za nagraniu, zajmie to pół godziny i kolejna aktualizacja chyba była po 4 dniach, czyli 4 dni robisz nic. I to jest piękne, nie? Tak samo trochę jak w kwestii nieruchomości, najbardziej właśnie ta sytuacja z tą klatką, gdzie też potem mi wytłumaczyłeś oczywiście, że też jest kilka innych czynników, bo zależy, okolica tak dalej, więc dzięki też, że mi o tym powiedziałeś, ale tak samo trochę w nieruchomościach, nie? Że te schematy, co ciekawe, w inwestowaniu i w tradingu są schematami, które pozwalają ten czas nie określić, tylko zaoszczędzić i też dać lepsze efekty, a potem nie pracujesz, ale zarabiasz. Tak samo jest w nieruchomościach, nie? No, jeżeli kupisz. Wyobraźmy za taki schemat najprostszy. Kupuje gotowe mieszkanie, które ktoś wyremontował, mm -hmm. wynajmuje to mieszkanie, no to ja nie sprawię, żeby ci ludzie szybciej mieszkali. Oni no tak. mi płacą raz w miesiącu, nie tak. mogą mi płacić częściej, tak. tak? Oczywiście są pewne optymalizacje, na przykład zamieniam to mieszkanie na najem krótkoterminowy, wynajmuję je na doby i zawsze warto sobie odpowiedzieć na pytanie jedno: jaki ja mam w tym wszystkim cel? Albo maksymalizacja zysków z tego konkretnego mm -hmm. mieszkania, albo faktycznie popłynięcie na tym, że zarabiam co miesiąc, nie, może nie dużą kwotę, kilka mm -hmm. tysięcy z najmu. Ale ludzie na przykład zapominają o tym, że w międzyczasie wzrost wartości nieruchomości w czasie, na przykład masz z kawalerki 6%, tak. ale ona urosła przez ostatnie 5 lat o 50%, mm -hmm. co realnie sprawiło, że przez 5 lat miałeś dodatkowe 50%, czyli realnie zarabiałeś na nieruchomości 16% rocznie. Mm -hmm. Dla kryptowaluciarzy to jest oczywiście mało, mm -hmm. ale z drugiej strony, jeżeli kryptowaluty, powiedzmy, że są ryzykowne, mm -hmm. już sam fakt wiesz, trzymasz tetery, które są nie wiadomo jakie, chociaż Ty tradujesz u maklera, więc to też jest trochę inna przez sytuacja. Przez brokera, przez tak, brokera. system przewalutowania najczęściej. Tak, ale powiedzmy, że są pewne rzeczy, które możesz ograniczyć te ryzyka, uh -huh. ale z drugiej strony wystawiasz się jednak na bardziej ryzykowny uh -huh. tutaj trading. Ja kiedy zrozumiałem, że na przykład ja najwięcej na krypto zarobiłem w momencie, jak tego nie ruszałem, uh -huh. a dlaczego nie ruszałem? Bo się zająłem czymś innym. Uh -huh. I to był taki idealny mem, dziecko pyta taty, tato, jak to się stało, że zarobiłeś tyle kasy na kryptowalutach? A on mówi, bo grałem w gry. Uh -huh. A córka mówi, no jesteś legendą. Tak, czyli I robiłem, teraz robiłeś nic. Robiłeś nic, nie? Bo jakbyś mieszał, tak. to byś to zwalił. To jest tak jak tutaj. Po to są te aktualizacje na kanale, żeby właśnie pomiędzy ktoś robił nic. Nie ma filmu, nie ma zmian. Tak, jeszcze jest, jest jedna psychologiczna rzecz, no bo taka wątpliwość. jest. Ja wchodziłem do radka regielskiego tradera na kanał na YouTube. A tam wiedza za darmo. I dlatego ja się Ciebie pytałem, czy jest coś więcej, mm -hmm. a Ty mówisz, no nie ma nic więcej, tylko wdrożenie tego, o czym ja mówię. Tak. I teraz dlaczego większość ludzi ma wątpliwość? No bo mm -hmm. masz swój kurs. Mm -hmm. Tak, też. I w ogóle to jest, to jest mocna taka zmiana psychologiczna, którą ja miałem. Często ludzie, jak mają coś za darmo, tego nie docenią. Bardzo często. A to samo, jakbyś dał w płatnym kursie, to co to daje? Zapłaciłem, to znaczy, że coś z tym zrobię. Mm -hmm. I dla osób to jak taka rada, ja sam tak zauważyłem, jak mam coś za darmo, książkę na przykład, wiesz, kiedyś mi się zdarzyło jakąś książkę spiracić. Mhm. Kupiłem? Znaczy, kupiłem, nie kupiłem. Miałem ją? Spiraciłem? Nie, no, pobrałem, Był, wiesz, wpisałem na przykład coś, jakaś tam książka w PDF-ie. No. I ona była na jakim chomiku, czy Aha. w ogóle takim slajtrze, że ja wcale nie musiałem jej kupić. Aha, przejdę. Co zrobiłem? Mhm. Nic. No pobrałem co. na dysk i mówię, nie, dobra, to jest bez sensu, kasuję to, nie? Mhm. Ja w ogóle tego nie użyłem. Jak za nią zapłaciłem, to dopiero wtedy z tego skorzystałem. Coś od nas wychodzi, chcemy, żeby wróciło, wykorzystujemy. Nie? Tak, i na internecie jest masa pirackich kursów. Prawie wszystko da się znaleźć. Nie? Z Ameryki Dobre. to masz wszystko spiracone. Jaki jest główny problem tych ludzi, którzy z tego korzystają? Że nie korzystają. Więc położenie kasy na szali sprawia, że my chcemy tego bardziej mhm. i tą wiedzę traktujemy. OK, ja już zapłaciłem, to coś z tym zrobię. I oczywiście. U ciebie dochodzi to wsparcie, które ty masz. Tak. Czyli jak ja nie umiem sobie poradzić z tym, że. Nic nie robię, mhm. to mam dodatkowe filmiki, gdzie ty tłumaczysz, jak podejść do tego mentalu, jak sobie to mhm. wszystko poukładać. Więc to jest niesamowicie istotne, poza tym, co jest technicznie na kanale. Mhm. Więc ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś chce zacząć działać w danym kierunku, czuje, że akurat trading ma sens i to, co ty mówisz, ten sposób Twojego przekazu ma mhm. sens, to zawsze warto przejść na ten level wyżej, czyli zapłacić, bo wtedy zupełnie zmienia się psychologicznie u nas klapka w głowie: mhm. działam, bo to działa, bo zapłaciłem. Też, jak mówisz o tym, właśnie, zapłacić. To też chciałem dodać tutaj jeszcze jedną ostatnią rzecz, że przed zapłaceniem, wydaniem pieniędzy ważnym ćwiczeniem, które zmieniło też dużo kwestii mentala u mnie i też u osób, które gdzieś ze mną handlują, było to, żeby przed wydaniem czy zaryzykować, zaryzykowaniem pieniędzy zastanowić się, jaki obraz stoi za tą kwotą. Czyli ile ja potrzebuję czasu, aby tą, te pieniądze zarobić, potem załóżmy, gdy mamy ten czas, tak, nawet jeżeli są to jakieś zadania, zobaczmy, ile to zajmuje czasu, to jest najważniejsze, bo czas no już raczej do nas nie wróci, pieniądze da się zarobić i sprawdzamy, co przez ten czas moglibyśmy zrobić. I jeżeli załóżmy, wychodzi nam, że okej, okay, ryzykujemy kwotę na przykład 5 tysięcy, dla kogoś na przykład, będzie to 5 godzin pracy na przykład, i na przykład widzi, że aha, to ja teraz zaryzykuję to 5 tysięcy, ale z drugiej strony widzi, że jest to ryzykowanie 5 godzin pracy. A w tym czasie zawsze może spędzić czas z córką, z bliskimi, to może sobie skonfrontować to w głowie, czy go stać na to ryzyko. Wiesz, poza liczeniem, poza takim podejściem matematycznym, bo zrozumienie mentalne jest czymś dużo bardziej cennym i takim, wiecie, um, uchwytnym niż takie podejście typu ryzykuj 2%. Dla wielu osób to nic nie znaczy. A powiesz mu, wiesz, co nie ryzykuj czasu ze swoimi bliskimi. To jest takie. Co, co? Co? Co powiedziałeś? Wiesz, wybijasz kogoś z tego schematu i wtedy zaczyna się prawdziwa praca. Więc sprawdzenie, jaki obraz jest za kwotą, którą ryzykujemy, którą e, chcemy zainwestować, dużo zmienia, bo możemy czuć, czy to jest nasze, czy gdzieś się z tym nie gryziemy. Bo jak się gryziemy, no to sorry, trzeba to ryzyko zmniejszyć. Bo jeżeli to zmniejszymy, zaakceptujemy, bo samo zrozumienie daje duży komfort. To wtedy dalsza praca, nawet to robienie nic, będzie dla nas łatwiejsze, bo wiemy, że a ryzykują, nie wiem, pół godziny, no to spoko jestem w stanie to zaakceptować. Nie? To chciałem to jeszcze dodać. Filipie, mam do ciebie ostatnie pytanie, takie myślę, że podsumowujące, gdybyś mógł na przykład teraz powiedzieć dla osób, które na teraz na przykład nas oglądają, i coś się teraz zastanawia, co zrobić z pieniędzmi, które zarobił bądź w ogóle chce zarabiać, to czy znasz jedną unikalną radę? To dla osób, które zarobiły albo dopiero chcą zarabiać, tu i tu się sprawdzi. Bo jak widzisz schematy u mnie czy u Ciebie, gdzie mamy nieruchomości, a to mamy inwestowanie i handel, mhm. są podobne. To może jest i tam podobny schemat. W pieniądzach. Wiesz co, jest kilka takich konceptów, które ostatnio mi chodzą po głowie, okay. więc może po prostu jak karabin z nich się tutaj Dobra, wystrzelam. wystrzelam. <laughs> Pierwsza rzecz realizacja zysków. Super, Dopóki nie przełożymy ważne. tych pieniędzy, które zarabiamy na coś fizycznego, co mamy w życiu, to nie jest zysk. Nie, to nie jest zysk, i bardzo fajnie czekaj, kto to ostatnio mówił. I to będzie nie? dobra ucieczka przed inflacją, która przyspiesza niczym e, Twój albo mój samochód. Mój karabin, <laughs> <laughs> I, Aha, absolwent mojego szkolenia, aha. który działa z żoną i działa też w krypto. Okay. I mówi, że mają taki zamysł. Jeżeli kupiłem jakiegoś coina i na mm -hmm. nim zarobiłem, mm -hmm. to zysk dzielimy po pół. Ty bierzesz pół, na co chcesz, możesz to reinwestować, mm -hmm. a żona bierze drugie pół, i ona ja na przykład za to panele solarne i w domu. A, coś fizycznego, realnego, namacalnego, żeby to wszystko, co robisz, miało sens. Tak. Bo my wpadamy w coś takiego, że jeżeli ja wiem, że zarobię że mam tysiąc dolarów, mogę zrobić z tego dwa, później mm -hmm. 4, 8, 12, 16, ile tam, to ja nigdy z tego nie wyjdę i jestem coraz głębiej, po prostu coraz bardziej, nie tyle pod wodą, bo zarabiam, mm -hmm. ale te pieniądze mogą w każdej chwili wyparować, jeżeli ja ich tak. nie zamieniam w coś faktycznego. A sama inflacja i siła nabywcza, ale okej, okay, to nie temat. Tak. Druga <gry> rzecz, pieniądze pieniędzmi. Jak dochodzimy do pieniędzy, to uświadamiam sobie, że to nie chodzi o pieniądze. Tak, Trochę to jest takie absurdalne, bo gonimy jeden cel, mamy to i mówimy, hmm, to nie o to chodziło. Łatwo mi jest oczywiście mówić, bo ja do tego doszedłem, ale ja też zaczynałem tak naprawdę od zera. Tak, ja musiałem wszystko wymyślić, cały biznes stawiałem mm. od nowa, więc to nie jest tak, że ktoś mi te pieniądze dał, więc ja, mi jest łatwo powiedzieć. Jakbym dostał miliony, to pewnie bym zupełnie w innej sytuacji był. Pewnie bym nie opowiadał teraz, jak do tego dochodzi, tylko bym sobie gdzieś leżał albo robił coś innego. Nieważne. Na no, był bankrutem. Może osób, tak być. wygrywają na loteriach. Tak, bo one miały właśnie złe podejście, zły mental, tak, o którym przed sekundą mówiliśmy. Więc jeżeli ja wiem, do czego doszedłem i te mhm. pieniądze szczęście nie dawały, to co to szczęście daje? Bycie z fajnymi ludźmi, tak. dzielenie się pewną wiedzą, swoim doświadczeniem i ja to lubię, ale muszę pamiętać o tym, że te pieniądze muszę mieć, mhm. tak? Więc dla mnie posiadanie zapasu, i tak jak Daniel Jankowski, akurat dzisiaj nagrywałem z nim też wywiad, mówił, żeby te pieniądze, które nie są ci niezbędnie potrzebne, zagonić do pracy, mhm. żeby aktywnie dla Ciebie generowały kasę mhm. i szukanie osób, które po prostu mogą Ci w tym pomóc. Mhm. Tak, część rzeczy zrobisz sam, część rzeczy się nauczysz, część po prostu zrobisz właśnie tak, jak na przykład u Ciebie w kursie, ty mówisz, róbcie to to i to. Mhm. Więc znajdź kogoś na przykład od surowców, od złota, mhm. kto ci powie, zrób to, zrób to. Proste portfolio ułóż, czyli ktoś pilnuje ci tego wszystkiego. Tak. Także to byłoby tyle. Myślę, że to jest, to jest to. To jest to, jasne. A dla kogoś, kto dopiero zaczyna? Jedna rzecz. Wydaje mi się, że systematyczność. Systematyka. I to jest takie niby taka pierd... Tylko podążasz skałę, nie? Tak. Można poświęcić na coś raz w miesiącu cały dzień. Ja bym wolał poświęcić 15 minut dziennie. Mhm. Przetestujcie to, wiem, że to jest najtrudniejsze. I zmiana też nawyku. Wielki ja, budują nasze życie. Dokładnie. Ja miałem coś takiego, że jak chciałem zacząć, na przykład nie wymyśliłem sobie, że będę uczył się niemieckiego. Mm -hmm. a, albo wymyśliłem sobie, że będę inwestował w nieruchomości, kalendarz taki naścienny, tak. gdzie mamy każdy dzień osobno. Tak. Jeżeli wykonałem proste zadanie, to musi być, słuchajcie, proste zadanie wykreślamy jeden dzień. I teraz ważna rzecz to nie może mieć nic trudnego. Dlaczego mm -hmm. postanowienia noworoczne nie działają? Ponieważ bierzemy od razu, rzucam picie, palenie, imprezy, tak, ty, 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 ty. wszystko Szok. naraz. Nie? nie jesteśmy w stanie tego zrobić, rzadko kiedy się to komuś udaje. Ale wymyśl sobie, że od jutra na przykład, nie wiem, o jedno piwo w tygodniu mniej. Mm -hmm. Jest to realne, no jest w miarę, nie? Świetna książka o tym atomowe nawyki, które mm -hmm. no jedna z moich ulubionych i tyle w temacie. Super. Również polecam książkę jak najbardziej. Uh, bardzo dziękuję za wywiad. Super poruszyliśmy wspólne też tematy i w ogóle kwestia mentalna. To jest dla mnie też istotne, że o tym powiedzieliśmy, więc serdecznie wam dziękuję za to, że oglądaliście to nagranie. Dziękuję ci Filipie za udział w tym wywiadzie. Ostatnia rzecz, słuchajcie, subskrybujcie kanał Radka I Warto. Subskrybujcie kanał <gry> Filipa, jak najbardziej go też obserwujcie. Dlaczego? Bo są konkrety, a nie tylko mówienia o tym. A myślę, że to jest dla nas wszystkich najważniejsze. Dzięki. Do zobaczenia.